Ten obszar tutaj to było miejsce, gdzie znajdował się urząd odpowiedzialny za budowę tych właśnie fortyfikacji. Najpierw się to nazywało po prostu Walhof, czyli dwór wałowy, a za czasów pruskich biuro fortyfikacji, Fortifikationsbüro. I w kompleksie tego właśnie urzędu budowy fortyfikacji znajdowała się baszta, która teraz nazywa się Pod Zrębem, znaczy teraz to w ogóle już się nie nazywa, teraz się nazywa ruina baszty Pod Zrębem. Baszta, która nazywała się oryginalnie Atutowa, tak wyglądała. Baszta Atutowa, jak jeszcze wyglądała. Ona była od wewnątrz kwadratowa, od zewnątrz półokrągła. Ta część kwadratowa się zawaliła, no na raty się właściwie zawaliła. To jest baszta, która przetrwała wojnę w stanie takim jak tamta, jak Baszta Biała. Proszę Państwa, ulica Rzeźnicka, ulica, która nazywała się przed wojną Fleischergasse, czyli rzeczywiście ulica Rzeźników, a jej taka najstarsza znana nazwa to jest Wolfshagen. Więc jest to ulica Rzeźnicka. Przyznają Państwo, że zlokalizowanie na ulicy Rzeźnickiej Urzędu Skarbowego jest pomysłem uroczym. Więc jest ten Urząd Skarbowy pierwszy zlokalizowany w tej odbudowanej, właściwie zbudowanej na nowo części kompleksu koszar Wibego. To jest wszystko cały czas, ten cały prostokąt, taki nieregularny, nie jest to prostokąt, to są wszystko koszary Wibego. W ramach likwidacji wszystkich śladów niechcianej historii skuwano w wielu miejscach pruskie orły. No to widocznie było za wysoko po prostu. Jest orzeł w idealnym stanie, typowy orzeł Królestwa Prus. Skrzyżowanie ulicy Rzeźnickiej z ulicą Toruńską. Kiedyś narożnik, dlatego że jak powtarzam, że ulica Toruńska nie dochodziła kiedyś do Okopowej, jeszcze przed wojną, to jest dopiero po II wojnie światowej przebity przejazd. W miejscu, gdzie stoimy, znajdowała się fabryka, właściwie drukarnia. W tą stronę, od tego narożnika, proszę opatrzeć. To jest fabryka Juliusa Sauera, a właściwie drukarnia Juliusa Sauera. Miejsce, gdzie drukowane były w okresie wolnego miasta m.in. gdańskie banknoty i znaczki pocztowe. Proszę opatrzeć, że najmniejszego śladu, gdyby nie stare ilustracje, w ogóle nie wiedzielibyśmy pewnie, gdzie to było. Proszę Państwa, skąd się wzięła nazwa ulica Kocurki, czy też jak oryginalne, tłumaczenie jej oryginalnej nazwy brzmiałoby ulica Kocurza? Być może jedyna taka przekonująca etymologia, która się zresztą, jeżeli chodzi o topografię miast, strefy języka dolnoniemieckiego, powtarza, chodzi o ulicę, która była bardzo wąska. Czyli tak wąska, że tylko kocur się przeciśnie. Dlatego właśnie ulica Kocurza, czyli ulica Kocurki. Tutaj się spotykali uczniowie różnych szkół, żeby sobie wyjaśnić przy użyciu pięści ewentualne rozbieżności. Także wszystkie pojedynki na pięści między uczniami, mówimy o końcu XIX wieku, tu w strefie przedmieścia odbywały się właśnie tu na tym skrzyżowaniu, więc jest to miejsce zbroczone krwią uczniowską. Jesteśmy pod wieżą kościoła zwanego tradycyjnie kościołem świętego Piotra, chociaż tak naprawdę i oficjalnie wiadomo, że to jest kościół świętych Piotra i Pawła. Kościół, który powstał tak nie wiadomo dokładnie kiedy, bo etapami jak zwykle, ale w 1400 roku już funkcjonował. 20 parę lat później spalił się dość doszczętnie, więc musiano go właściwie budować od nowa. To był kościół parafialny, w odróżnieniu od klasztornego, którym był kościół Świętej Trójcy. Z czasem ten, kiedy kościół Świętej Trójcy stał się kościołem ewangelickim, luterańskim, tutaj, w tym kościele, swoje nabożeństwa sprawowali kalwini. W okresie napoleońskim było tutaj magazyn siana, więc patrzą Państwo na gotycką stodołę francuską, co spowodowało zniszczenie niemalże całkowite tego oryginalnego wyposażenia, tego co zostało oczywiście do średniowiecznego oryginalnego wyposażenia kościoła. Bardzo nieliczne obiekty pamiętają czasy starsze niż to właśnie francuskie panowanie. To jest inicjatywa mieszkańców stworzenia takiego zakątka zielonego do spotkań. Tu są wystawiane w lecie ławeczki, krzesełeczka, można sobie przyjść, usiąść, zwłaszcza panie z rodziny Kolpinga, to są seniorki, to bardzo chętnie sobie tutaj spędzają czas. To jest taki skwerek z dotacji Urzędu Miasta. Napisaliśmy do konkursu taką ofertę, otrzymaliśmy 30 tysięcy złotych i zostało to wykonane przy współpracy z architektką krajobrazu Parkadia. Natomiast tutaj użyto też kawałków niepotrzebnych, które już konserwator zabytków pozwolił użyć tych odłamków z posadzki tego kościoła, więc zostało to tutaj włożone
żeby zachować ten styl. Jesteśmy w miejscu, gdzie jesteśmy, proszę popatrzeć, za kościołem świętych Piotra i Pawła, czyli również za granicą, tą pierwszą, najstarszą granicą przedmieścia, o którym Państwu powiedziałem na początku, że to była dzielnica przedmiejska ogrodowa, działkowa można powiedzieć wręcz. Ale nie tylko, dlatego że jeżeli przejrzą Państwo dokumenty, te najstarsze dotyczące kształtu urbanistycznego Gdańska, znajdą Państwo wzmiankę, że kościół świętej Trójcy budowany jest na La Stadii. La Stadia to jest miejsce dopiero tutaj w tą stronę teraz, prawda? Ale kiedyś całe przedmieście nazywano La Stadia. Albo jeszcze miało drugą nazwę, mianowicie Nowe Miasto. Więc te nazwy się zmieniały. To nazwy do momentu, kiedy nie wprowadzono takich administracyjnych, wprowadzonych różnego rodzaju zarządzeniami nas obowiązujących, nazwy topograficzne miały tendencję do zmieniania się w czasie. Jesteśmy na Targu Maślanym, tak brzmi aktualna, oficjalna nazwa tego miejsca. W latach 30. osobiście sam następca pruskiego tronu był łaskaw wmurować kamień węgielny pod nową siedzibę Gdańskiego Gimnazjum Miejskiego, które widzimy właśnie tutaj. Ukończone zostało w 1837 roku i wtedy to biedne gimnazjum, kiedyś mieszczące się w klasztorze franciszkanów, a od tego czasu wędrujące, tułające się po różnych obiektach w mieście, uzyskało swoją nową siedzibę. Widzimy napis w tej górnej części fasady, że to jest miejsce poświęcone studiowaniu sztuk wyzwolonych. I ten budynek w zamierzeniu władz Gdańska, kiedy zastanawiano się nad budową nowej siedziby dla gimnazjum, miał być klasycystyczny. Mamy pierwszą połowę XIX wieku. I właśnie tenże następca tronu, późniejszy pruski król, osobiście zażądał, że ma być to gotyk. Dlatego, że klasycyzm jest niedostatecznie niemiecki. To jest okres, kiedy budzi się niemiecki nacjonalizm, wcześniej praktycznie nieistniejący. Połowa XIX wieku, właściwie okres bezpośrednio po wojnach napoleońskich i połowa XIX wieku to jest ten moment, kiedy się niemiecki nacjonalizm budzi. I to, że właśnie to jest gotyk, a nie klasycyzm, jest jednym z przejawów tego właśnie nurtu. Kiedy kończono w Gdańsku ogromną inwestycję z dziedziny cywilizacji, przenoszenia Gdańska z średniowiecza do nowoczesności, czyli wodociągi i kanalizacje, to tu, na tym placu, zakończono tą inwestycję fontanną. Proszę opatrzeć, to jest fontanna, która tutaj stała, też absolutnie neogotycka, prawda, bo jakaż by inna. No ale jak już stały te dwa budynki, to wypadało rzeczywiście postawić fontannę neogotycką. Fontanna, która miała być pomnikiem tego właśnie dzieła, tego podniesienia cywilizacyjnego Gdańska, w którym duży udział, zwłaszcza jeżeli chodzi o zaprojektowanie sieci wodociągowej, do dzisiaj w części używanej, miał Edward Wibe. To nie jest ten sam Wibe, co sypał basyn, tak? Ani nic nie wskazuje na to, że byli bezpośrednio rodziną, no ale prawdopodobnie, ponieważ obaj są posądzani o to, że byli menonitami, jakąś rodziną byli. I wtedy właśnie, kiedy zakończono tą inwestycję, kiedy ten plac porządkowano, żeby był parkiem czy też skwerem, nadano mu nazwę placu Wintera. I chodziło o nadburmistrza Gdańska, Leopolda von Wintera, którego widzą Państwo na obrazku. Człowieka, który wraz ze swoimi dwoma następcami rzeczywiście ten Gdańsk przeprowadził od średniowiecza, od starego miasta hanzeatyckiego do miasta nowoczesnego. I całkowicie nie zdając sobie z tego sprawy, niejednokrotnie korzystamy z urządzeń i rozwiązań, które powstały właśnie w okresie, że tak powiem, panowania, czy też burmistrzowania, nadburmistrzowania Leopolda von Wintera. I to właśnie był plac jemu poświęcony. Jak Państwo... Pada deszcz. Pada deszcz? Ale namar. Bo to o wodzie mówimy, tu była fontanna, proszę Państwa, możemy się wczuć. Plac Wintera. Winter, wiadomo, znaczy zima, więc ten plac w ramach inteligentnej polonizacji nas miejscowych po wojnie został nazwany placem zimowym. I tym letnim akcentem dziękuję Państwu bardzo za tak liczne wzięcie udziału w naszej wycieczce. Za chwilę będą pytania. Dziękuję, dziękujemy bardzo Pani sponsor.